zdawałem na Politechnikę. O! Na jaki kierunek? Budownictwo. Studiowałem tam 7 lat. Oj! Tak. Natomiast zrobiłem 3. To porządnie wykształcony. Nie, porządnie to ja studiowałem. Wykształcony nie bardzo. A skąd ten pomysł na budownictwo na Politechnice? To było w ten sposób, że ja nie lubię na miejscu. A budownictwo kojarzyło mi się z jakimś takim ruchem. Mhm. Ruchem. Czyli nie w jednym miejscu, a budowy gdzieś tam. Zawsze inna rzecz. Bo mówię, ja bym wolał pójść do więzienia niż na 8 godzin do biura. No to jest jasne, ja to rozumiem. No ale od razu, jak się zaczęła Politechnika, zaczęło się pantomima. No i to już poleciało do tego stopnia, że jak w 1982 roku już mieliśmy etaty w Teatrze Żydowskim, to wezwał mnie dziekan i spytał się tak: panie Kulikowski, pan chcesz być aktorem? Artystą czy inżynierem? Ja mówię: panie dziekanie, ja chciałbym być inżynierem, no ale wolę być artystą. To wie pan, co ja zrobię? Ja mówię: wiem, pan mnie skreśli. I pan nie ma pretensji, ale skąd, że mówię? Więc to tak zazębiało się, ale to tamta Politechnika to już była z roku na rok, tam wpadałem, kiedy mogłem tylko. Kiedy pojawił się teatr na tych politechnicznych studiach? Bo rozumiem, że w trakcie studiów gdzieś się pojawił. Tak, no to jak zwykle kwestia przypadku. To nie, najpierw to było... Kolega. Mhm. Kolega przyjechał, ja byłem w harcerstwie, przyjechał na obóz, troszkę powygłupiał się, troszkę nas pouczył, no i okazało się, że jest nabór do, to wówczas się nazywało Teatr Pantomimy Studio Kineo, później od 1979 roku był Teatr Pantomimy Stodoła, który tam był Rajmund Klekot, Jurek Winnicki, Zdzisiek Starczynowski. No i później to już nabrało takiego rozpędu, że już nie było odwrotu. Mm-hmm. A dlaczego pantomima? To znaczy, oczywiście to mówię, była kwestia przypadku, natomiast mnie zachwyciły dwie rzeczy, że sobą i ruchem można wyrażać wszystko praktycznie. Mm-hmm. To zresztą zabawne, bo jak czasami coś, co się dało powiedzieć w jednym słowie. Tu trzeba było opisywać bardzo jakby wieloma działaniami, gestami. I odwrotnie. Czasami trzeba było coś opowiedzieć, a wystarczyło jakby jedną postacią, jednym napięciem, jedną pozą. Jakby było wszystko wiadomo. Mhm. Więc właśnie ten ruch, który mówię choćby o te sporty i tak dalej, zawsze mnie ten ruch, a z drugiej strony, że pociągało właśnie to, że to jest niesamowity właśnie, ta możliwość pokazywać. A jak pan trafił do Teatru Żydowskiego? To myśmy trafili jako grupa, ponieważ zespół zrobił te, każdy indywidualnie ten egzamin zdał na aktora mima. Szukaliśmy, bo Stodoła wydawała nam się taka mało profesjonalna. No i było w ten sposób, że szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy. No, byliśmy u Hanuszkiewicza, ale jeśli chodzi o Teatr Żydowski, to dyrektor Szurmiej, akurat tak się stało, że po rozmowach z nami zdecydował, że będzie miał teatr dramatyczny, pantomimę i kabaret. I to się tak fajnie zlało. Najpierw w pierwszym momencie, no myśmy jako troszkę obca grupa weszli, więc najpierw było uzgodnione z dyrektorem, że jedno przedstawienie robimy stricte jak gdyby z naszej strony, a drugie jakby dyrektor narzuca, reżyseruje. No ale to później też się od razu przemieniło, bo nie można być tak trochę tu i trochę tam. Więc stąd też właśnie później, później już tylko jakby takie, czy na bazie jakiejś literatury żydowskiej robiliśmy te przedstawienia.